Kevin Nowacki, MMA Fitspel. Znajdujemy się na gali Krwawy Sport 1, a moim rozmówcą jest zwycięzca świetnego pojedynku w formule jeszcze semi-pro, Sebastian Decowski. Witam serdecznie. Ja również witam serdecznie. No moim zdaniem póki co zdecydowanie jest to walka gali. Daliście świetny pojedynek. No i chciałem Cię spytać o Twój plan na ten pojedynek. Teraz, czy mógłbyś już go teraz zdradzić? Tak, oczywiście plan był jeden. Konsekwentnie realizować stójkę przede wszystkim. Wiedziałem, że jest to mocny. Fizycznie też przede wszystkim przeciwnik, świetna gra parterowa, bardzo dobry grappling, więc nie ukrywam, nie boję się parteru, ale chciałem pokazać ten charakter w stójce, nie? I tam szukać swojego zwycięstwa. Walka, tak jak mówisz, była ciężka, ale w końcu walczyliśmy o bycie najlepszym w Europie. Kuba przed tym pojedynkiem był numerem jeden, tak teraz obejmujemy tron, nie? Witamy na szczycie Europy. Dokładnie. Chciałem Cię spytać o technikę kończącą w pierwszej rundzie w parterze. Czy czułeś, że ona właśnie wchodziła mocno na szyję Kuby? Zdecydowanie. Czułem, już byłem pewien, że ta walka skończy się w pierwszej rundzie. Widziałem już, jak przeciwnik robi się fioletowy. Że tak oddawał odgłosy nawet, że ta gilotyna siedzi, ale szanuję go za charakter, bo mimo tego, nawet jak później wstaliśmy do stójki, był cały fioletowy, kontynuował walkę. Szanuję. No cóż, nie udało się w pierwszej. Przewalczyliśmy pełen dystans, no i na szczęście moja ręka powędrowała do góry. Jak już wspomniałeś, pojedynek było pierwsze miejsce w Polsce oraz Europie w waszej kategorii. No i chciałbym Cię spytać właśnie o tą waszą kategorię i o tą waszą Europę. Czy chciałbyś zmierzyć się może w rewanżu za zeszły rok, ponieważ to była twoja jedyna porażka w tej kategorii? Czy też myślisz już o przejściu na zawodostwo? Powiem tak, ta porażka, wielu ekspertów wypowiedziało się co do tej walki. Uznają mnie jako zwycięzcę. Za każdym razem truję głowę mojemu menadżerowi, który konsekwentnie wyzywa propozycję do sztabu Shamada, który odmawia tej walki, więc moje przysłowie jest takie, jak jesteś wojownikiem, to miej honor i walcz, lub nie jesteś, to skończ, więc napinanie się gdzieś tam w internecie, to zostawmy to w internecie, ale zapraszam do oktagonu. W tym momencie jestem numerem 1 w Europie, on jest numerem 6. I dlaczego ja mam prosić go o walkę bez przesady? Jak jest wojownikiem, niech podejmie rękawice i zapraszam, ja czekam. Dokładnie. W swoim ostatnim pojedynku zdobyłeś także pas Carpathian Warriors, pokonałeś wówczas Francuza przez techniczny knockout. Czy planujesz jeszcze bronić ten pas? Tak, oczywiście jestem otwarty na propozycję. Zaraz po zdobyciu tego pasa właśnie wysłałem Shamada, który nie odpowiedział, więc a co do propozycji walki o ten pas, jak najbardziej czekam. Tak jak powiedziałem, bardzo odłożyłem na półkę i kontynuuję swoją karierę i chcę się zrealizować w tym sporcie i konsekwentnie zdobywać kolejne cele. No mamy ciężkie czasy w tym momencie, ciężko pojedynek udało Ci się zdobyć właśnie na gali Krwawy Sport. No i chciałbym Cię spytać, jaki jest Twój wymarzony plan do końca roku, ile pojedynków chciałbyś jeszcze stoczyć? Przede wszystkim obiecałem swojej dziewczynie, że wyjedziemy gdzieś na wakacje, więc teraz mały odpoczynek. I od razu wracam do treningów i chciałem jeszcze minimum dwie walki stoczyć. Jak najbardziej, kocham to robić i dlaczego nie? Super, z mojej strony to wszystko. Jeśli chciałbyś jeszcze coś od siebie dodać, komuś podziękować, to bardzo proszę. A więc dziękuję. To jak wspomniałem w oktagonie, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia mojej przyjaciółce Karolinie i koledze Jackowi w dzień ich urodzin. Obiecałem im to w formie prezentu, więc wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim chciałbym podziękować swoim sponsorom, dzięki którym mogę realizować się w tym, co robię i konsekwentnie spełniać swoje marzenia. No jak również wszystkim, którzy we mnie wierzyli i tym, którzy nie wierzyli. Dziękuję serdecznie, dobrej nocy wszystkim życzę i spokojnej, jutrzejszej niedzieli. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.